wy takiej nie macie, naprawdę. Jest... Ale fajne. Fajna, nie? Wiedziałem, że żar, nie powiedz, dlaczego tutaj, bo my się znamy. To nie, są potrzeby, to, ale jest potrzeby? Rzesza kibiców, jest sponsor tytularny i jeżeli ona ma stać pół roku w garażu, to przekazujemy i ona ma, mam nadzieję, że nie będzie potrzebna, jeżeli już będzie, to uratuje komuś życie, zdrowie. Na pewno będzie wykorzystana i, tak. W transporcie no, do transportu szpitala, do transportu chorych. Duża pomoc. Tak, a zarządu, mamy tu rzeszę kibiców, mamy też sponsorów innych i to też jest jak gdyby podziękowanie dla regionu, nie? A że się znamy i też rozmawialiśmy, no to dlaczego ma akurat nie to? A mamy dwie, także druga też trafi i może ktoś to odebrać pod wybory, ale myśmy o tej kartce rozmawiali już pół roku temu. Pół roku wcześniej, jak się tylko sezon zaczął, to już były rozmowy i że potem a ja jeszcze nie wiedziałem, że będę startował. Zostaną przekazane tutaj dla potrzeb mieszkańców społeczności żarskiej, żagańskiej. Chorych szpitala. Możemy pokazać środek, wyposażenie. Tam zrobimy wam zdjęcie takie ładne. Ma dostęp do gazów medycznych. Tak. Proszę bardzo. Butle wszystko doposażone według standardów. To są nowe, które były zamontowane już przez nas. Z wyposażenia tego podstawowego, takie bandaże, wszystko jest. Natomiast to specjalistyczne, które jedzie, to my już szpital wyposaży tą karetkę jeszcze w to, co najbardziej konieczne i na pewno wykorzysta. Tak, pod klęsą dwa źródła zasilania. I tu jest kabel też, który jak ona stoi gdzieś, to żeby te urządzenia, bo są dwa akumulatory były ładowane, nie? To jest defibrylator, służy do bezpośredniego ratowania życia przy zatrzymaniu czynności serca. Urządzenie, które na dzień dzisiejszy kosztuje w granicach 40 tysięcy złotych. Konieczne do wyposażenia karetki specjalistycznej. I teraz kończył nam się sezon, idzie okres zimowy i dla mnie byłoby absurdem, żeby coś, co może uratować komuś zdrowie i życie, stało w garażu zamknięte, bo to ma służyć, prawda? I nieważne już, czyją ona jest własnością, to takie rzeczy powinny być przekazane i drugą karetkę również przekażemy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do wyborów, bo ja startuję tu do Senatu z tego powiatu, to ta karetka u nas jest od roku. A o tym temacie, o wypożyczeniu tej karetki rozmawialiśmy już ponad pół roku temu. Może i się zbiegło, nie ukrywam, że... Ale koniec sezonu akurat Ale też tu mamy po pierwsze rzeszę kibiców, która jeździ z tego powiatu. Mamy też sponsorów, w tym Kronopol główny. I między innymi to był impuls do tego, żeby to przekazać, a z dyrektorem znamy się już od lat. I też pierwsze rozmowy, bo mówiłem, żeby ona jeździła i była użytkowana, były dawno prowadzone. Druga karetka pójdzie w inne miejsce, a nie chcę dzisiaj mówić, na pewno nie miejsce wyborcze, bo nie, akurat nie chcę szachować tu życiem ludzkim, żeby dzisiaj... Ale w najbliższym czasie na pewno będzie przekazane. Jesteśmy pierwszym klubem sportowym w Polsce, który ma tego typu sprzęt. Nie spotkałem się z klubem w Polsce, a być może w Niemczech czy gdziekolwiek, żeby ktoś miał na swoim stanie karetkę, bo ta karetka też nie kosztowała mało. Proszę mieć świadomość, że to jest wysokiej klasy sprzęt, który nie zawsze, jak widzę, jakie do nas przyjeżdżały na zabezpieczenie, nie zawsze jest w szpitalach wokoło. Bo ona zawsze działają w systemie ratownictwa medycznego. Natomiast trzeba też podkreślić, że jesteście pierwszym klubem w Polsce też, który taką karetkę przekazał dla działalności szpitala i dla zabezpieczenia społeczeństwa. Oprócz radiostacji, której nie montowaliśmy, bo nam nie była potrzebna, ale myślę, że szpital sobie zamontuje, to ona ma wszystko, łącznie z działającymi różnymi strefami sygnalizatorów, oświetlenia bocznego i innych rzeczy, które no, są już wymagane na całym świecie. Wszystkie przeglądy, wszystko ma sprawne, także nie jest to coś, co jest zużyte i niepotrzebne. Panie burmistrzu, mówię, panie prezesie, w imieniu burmistrza. Takiego łosia fajnego. Tak, jakąś pamiątkę z żar, dziękujemy. To super. Ja w imieniu mieszkańców wszystkich dziękuję za życzenie tej karetki. Myślę, że ona będzie dobrze służyła wszystkim ludziom. Mamy nadzieję, że jeżeli wyjedzie, to
uratuje komuś zdrowie i życie, to po pierwsze, po drugie, Żary, region Żar, rzesze kibiców, sponsorów, w tym Chronopol, jako jeden z pierwszych, który odpowiedział na nasz apel, to nie wyobrażałem sobie, żeby nie zacząć od Żar i żeby coś takiego nie trafiło. Ale tutaj powiem też tak, że liczę na to, że pan z panem Andrzejem i całą drużyną będziecie mogli gościć u nas w Żarach. Zawsze, tak? Zawsze. Zawsze. Zaproszenie mam. Zapraszam, ale oficjalnie wystąpimy tutaj podczas burmistrza. Chcielibyśmy zorganizować takie spotkanie. Fajnie, bardzo się cieszę. Niedługim odcinku. Dziękuję. Ja również, Robert, chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu dyrekcji 105 szpitala, w imieniu całej społeczności żarskiej za tak duży gest. To naprawdę bardzo ułatwi nam pracę, ułatwi nam transport naszych pacjentów w stanach zagrożenia życia i transport pacjentów do ośrodków wysokospecjalistycznych. Jeszcze raz dziękuję bardzo, gratuluję ogromnego sukcesu dziękuję. Sportowego i organizacyjnego. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Również. Dziękuję, że będziemy korzystać. Dziękuję. Już jest podokres zimowy na zimówkach, także... Wszystko jest. Trochę remont nam trwa tutaj, więc z tej strony lepiej ratusz wygląda. Wasze sygnały, to wszystko to sobie to poustawiasz. Tak. Tu jest kamera cofania, podgląd, te boczne wszystko, nie? Zarobimy sygnały. Tu też są bezpieczniki, ona ma 2 akumulatory, tu masz do ładowania w nocy coś tego sprzętu, czy jak dłużej stoi. Jest kabel tam. Ja już kabel tu jest włożony. Możesz zapalić, jak ona fajnie chodzi. Uwaga.